Siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie w niedzielę, 28 stycznia, jednym z wierszy dzisiejszego tekstu kazalnego z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Jest to szósty wiersz z czwartego rozdziału. Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Dlaczego apostoł Paweł używa tutaj przykładu jasności? Chyba łatwo jest sobie wyobrazić, jak wyglądały czasy pierwszych chrześcijan. Dziś, szczególnie osoby mieszkające w mieście, nie mają na co dzień styczności z prawdziwą ciemnością. Kiedyś światło w nocy mogło być rozświetlane jedynie za pomocą świecy, lampy oliwnej czy pochodni. I wcale nie dawało takiej jasności jak współczesne żarówki. Ktoś, kto miał coś na sumieniu Ktoś, kto był jakimś przestępcą, łatwiej mógł schować się, mógł pozostać niezauważony. Dlatego przykład ten bardzo obrazowy, bardzo plastyczny, mówiący nie tyle o tej ciemności, jaką możemy doświadczyć za pomocą naszego wzroku, ale tej ciemności, która zalega głęboko w sercu, ten przykład musiał do ludzi przemawiać. Jeśli ciemność zalega w sercu człowieka, wtedy nie jest on w stanie normalnie funkcjonować. Wtedy odczuwa lęk. Odczuwa, odczuwa obawę przed drugim człowiekiem. Coś go przygniata. Coś nie pozwala mu normalnie funkcjonować, normalnie żyć. Apostoł Paweł mówił we wcześniejszych słowach o chwale Bożej, jaka jaśniała na obliczu Mojżesza, kiedy schodził z synaju. Ale była to chwała przemijająca. Teraz objawiła się chwała jaśniająca nieustannie wszystkim tym, Którzy zdjęli zasłonę ze swych twarzy, a tym samym zostali przemienieni, aby móc podjąć się służby, do której zostali przez Boga powołani. Dzięki temu mogą być pewni, że odtąd ich życie, nawet pomimo wielu czasami trudności, będzie przebiegało nie w ciemności, ale będzie przebiegało w światłości. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby odnaleźć swoje miejsce na Ziemi, odnaleźć miejsce, w którym możemy służyć, służyć bliźniemu. A tym samym być tymi, których życie, zarówno to wewnętrzne, jak i to, które w jasności jest widoczne dla innych, nie było powodem lęku i wstydu, ale było powodem do dumy. Jak wspaniale jest wygrać samemu ze sobą i porzucić to, co ściąga nas w stronę ciemności. Jak wspaniale jest z czystym sumieniem móc spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy. Niech Boża chwała jaśnieje w nas każdego dnia. Niech jaśnieje wbrew wszystkiemu temu, co podpowiada nam dzisiejszy świat ze wszystkimi swoimi pokusami. Światło tego świata jest przemijające, jest powierzchowne, dające co prawda złudzenie bezpieczeństwa, ale jakże jest ono nietrwałe i niepewne. W tym świetle zaczynamy tracić czujność, stając się przez to narażeni na niebezpieczeństwa, o jakich nawet być może nawet nie zdajemy sobie sprawy. Przykładem tego jest choćby sztuczna inteligencja, która jak się niektórym wydaje, jest w stanie odpowiedzieć dziś na wszystkie nurtujące człowieka pytania, albo też są przekonani, że już niedługo tak się stanie. Czy na pewno jest ona w stanie wskazać nam taką drogę, która doprowadzi nas do zbawienia? Moi drodzy, zbawieni możemy być jedynie z wiary w naszego Boga. Tej wiary nie jest w stanie przekazać nam nikt inny, jak tylko ten, który sam jest światłością świata nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Niech więc będzie on dla nas tą prawdziwą światłością, za którą będziemy podążać, opierając się wszystkim pokusom, jakie dobiegają dziś do naszych uszu z różnych stron. A wszechmogący Bóg niech nas w tym wspiera, obdarza swoją mądrością i błogosławi, czego z całego serca Wam wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem.